Co tam za zdjęcia przeglądasz, Sylwestrze? Bo to wiesz, pierwszy raz prowadziłem konferencję, więc ja czuję, że coś, że tak średnio mi poszło i sprawdzam, co ludzie myślą. Na razie chwalą, ale muszę wrócić do domu i zobaczyć. No ja słyszałem, że każdy właśnie propsuje, chwali. Tutaj nie było niestety dźwięku, więc nie słyszałem, także nie mogę się wypowiedzieć. No ja jeszcze nie widziałem, ale wewnętrznie czuję, że były momenty, że gdzieś tam... Bo okej, okay, ja, moje prowadzenie to jedno, ale jeszcze jestem jakby adminem tej konferencji, więc jak się robi nudno, to ja muszę ją uciąć. I chyba z tym sobie nie do końca radziłem, bo nie chciałem komuś wchodzić w słowo. I na przykład, wiesz, jak ktoś tam męczył jakiś temat, to powinienem bach uciąć, a nie tam pozwalać. No zobaczymy. Chodzi o to, żeby, wiesz, uwaga widza była ciągle skupiona. Ciągle, żeby było to mięso, a nie, że trochę mięsa, później ziemniaki, znowu mięso, tylko ciągle mięso. No ale to ciężka sprawa, umówmy się. Mięsa. Jesteś wege, czy jesteś wegetarianinem? Ryby jem. Czyli taki wege hipokryta. Ale siła na walce była. Co ty gadasz? Jakoś wiesz, no, musiałem to jakoś skontrować. A propos właśnie, tutaj hejter przechodzi, a propos twojego prowadzenia, powiedział, że spodziewał się od ciebie cięższych pytań, a ich nie było. Wiesz co, bardziej się skupiłem właśnie na Rafoniksie. I później już widziałem, że chłopaki, że to wszystko zmierza ku końcowi, już się chciałem ciągnąć tych tematów. Bo głównie to tam chodziło właśnie o walkę, o werdykt, który się zgadza i tak dalej. Przyznam się, że też Wojtek sporo pytań mi przygotował, akurat na hejtera. To one były takie, kurde, świetne jeże. To co tam było, czego nie chciałeś zadać? Nie, takie wiesz, takie pytania, ja nic do Wojtka nie mam, ale on na przykład czasem rozpisał takie pytania. Czy ty już długo trenujesz do walki? A i ktoś odpowiada, nie. I koniec, nie? A to trzeba jakoś tak zadać, żeby to można było pociągnąć temat. Takie standardy. I tak fajnie, że coś mi tam rozpisał. Podobno takim najgorszym pytaniem do zawodnika jest to, co widzi w oczach swojego rywala. Zawodnicy tego nienawidzą. A to nawet nie pomyślałem o czymś takim. Ale chyba w tej roli się czujesz jak ryba w wodzie, co? Jeżeli bym znał wszystkich zawodników, no to z łatwością, tak jak z Rafoniksem, ja nie musiałem sprawdzać kartki, jakie zadawać pytania, bo ja go znam, wiem o czym, znam jego historię, wiem o co pytać, ale wielu zawodników, to ja dzisiaj musiałem z nimi pogadać, żeby się dowiedzieć w ogóle, czym oni się zajmują, czy mają jakieś spiny z kimś, musiałem to jakoś ułożyć w głowie, bo to wiesz, dostałem zawodników, że czasem wpisywałem ich w Google i nic nie wyskakiwało, musiałem grzebać, żeby coś znaleźć, to nie było łatwe zadanie, ale jako tako poszło. Ale fame jest dobry, bo drążyłeś kilka tematów przy okazji swojej ostatniej walki, między innymi pana Pawłowskiego, no i teraz wzięli cię właśnie jako osobę, która te pytania zadaje, moderuje. Dobry ruch. No, wiesz, to jest też fajne, że się nie obrazili śmiertelnie. Były takie momenty, że już tam kiwali na mnie głową, były jakieś tam rozmowy, ale oni znają mój charakter, że no... Fame to jest, wiesz, fame, walczyłem sobie, ale ja mam przede wszystkim swoich widzów i ja muszę tutaj dbać o swoją widownię, bo z fame'u w każdej chwili mogę na przykład już nie mieć walk, więc ja wolę dbać o moich widzów, a nie o federację, z której nagle mogę wyskoczyć. Więc jeżeli widziałem, że tutaj coś mi nie pasuje, no to nagrałem, czy tam z Lil Masti, czy tam z Pawłowskim. Chłopaki się nie obrazili, to jest fajne, no i uznali, że warto jest mieć mnie w swoich szeregach. Ale to też nie jest na zasadzie, że wiesz, teraz, że współpracujemy, to ja już złego słowa nie powiem, bo też jak były jakieś tematy sporne, że na przykład ktoś napisał do Wojtka, zamiast wysłać formularz, to od razu kazałem Wojtkowi to wyjaśnić, o co chodzi. Więc jakby dalej zachowuję ten swój charakter. Zostajesz w ogóle w fame? Będziesz dalej walczył, czy tylko taka współpraca, no nazwijmy to, dziennikarska? Nie wiem, chłopaki mają dla mnie propozycje walki, ale nie wiem, czy się dogadamy finansowo. Bo wiesz, ja sprzedałem najwięcej pay-per-view, ja teraz mogę tutaj żądać. No domyślam się, ale też masz pewnie dzięki temu ten komfort, że możesz drążyć niektóre tematy, bo masz za sobą swoją społeczność, swoich fanów. Nie jesteś zależny od fame, nie jesteś zależny od nikogo. Tak, to jest właśnie fajne. Ja zawsze sobie w życiu ceniłem niezależność, dlatego o to dbam, żeby się nie związać z jakąś marką tak ścisło, tylko żeby zachować tą swoją prawdziwość. Trochę nawiązaliśmy do twojej ostatniej walki, pierwszej zarazem fame. Rany, nazwijmy to bitewne, już zagojone z tego, co widzę. Jak to teraz tak na chłodno wspominasz, tamte starcie? To z Rafoniksem o tym rozmawialiśmy, że i on podobno tak ma, że gdzieś ta głowa nie wytrzymała. Ja to też się tak czułem trochę jak w śnie, coś tam pamiętam. Ja pamiętam, że miałem Kaspra przy siatce, ale ja nie myślałem, żeby go przewracać i
dążyć do zwycięstwa, bo ja w to zwycięstwo nie wierzyłem. Ja go trzymając przy siatce sobie myślałem, potrzymam go jak najdłużej, to zaraz się skończy pierwsza runda, będzie druga. Taka, wiesz, zero wiary w zwycięstwo. Gdzieś ta głowa tam nie działała tak jak trzeba. A była duża presja przed samą walką, żeby wyjść do tej klatki? W jakim sensie presja? No takim, że czułeś, że nie wiem, jesteś mocno zestresowany, że właśnie nie jesteś sobą, bo to są podobno najgorsze właśnie momenty te godziny przed walką. To właśnie te ostatnie momenty przed walką, albo ten ostatni dzień, to taki był dziwny. Raz się czułem mega wyluzowany, raz taki zestresowany, raz miałem zawrót głowy. Na badaniu to mi wyszło, że mam wysoką temperaturę w ogóle, ale powiedzieli, że mogę walczyć. Później z cukrem miałem problemy, więc sobie od razu mówię, o Boże, jak mam cukier mi skacze, to już nie mam szans żadnych, więc sobie zacząłem wmawiać. No były różne rzeczy, a Kacper fajnie do tego podszedł, był taki pewny siebie i no psychologicznie to fajnie rozegrał, ale też był lepszym zawodnikiem i tyle. No on bardzo ciężko trenował, może tutaj też tego trochę zabrakło. Może. No i też pamiętam, że montowałeś wywiady chyba na dzień czy dwa przed, nie wywiady, a materiały przed walką, ale dobra, zostawmy to. Natomiast no, ta porażka siedzi w głowie, chciałbyś się odkuć? W sensie, że rewanż z Kacprem? Nie, w ogóle po prostu, że chciałbyś jeszcze zawalczyć tak dla siebie, żeby wygrać i wiesz, no wtedy... Kiedyś na pewno jak potrenuję, jak będę się czuł mocny i przygotowany, to tak, ale z Kacprem to wiesz, z tego co wiem, on złapał tego bakcyla, więc on będzie dalej mocno cisnął, więc ja nie wiem, czy go kiedyś dogonię. Ja też jestem... Zresztą nie ma co składać już na ten wzrost, no ale jednak trzymał mnie na ten dystans, nie mogłem tam, no. Powiedz mi już na koniec, kto twoim zdaniem wygra hype, kto wygra turniej? Że cały turniej? Tak, dostanie kontrakt z Fame. Ale to wiesz, dopiero znamy kilku zawodników, a jeszcze przecież będą 4 edycje, dopiero później finałowa. To ta najbliższa gala, może tak, na kogo czekasz, która walka twoim zdaniem będzie najfajniejsza? Nie chcę zdradzać, wiesz, mają swoje typy. I widziałem, że kursy się układają zupełnie inaczej, więc chyba nawet sobie coś tam postawię. Zawsze pod prąd, o to chodzi. No powiem ci, że nie wiem, z czego to wynika, ale właśnie widziałem u chłopaków, u Pawlo kontra Adix, że wszyscy są za Adixem. A Pawlo wcześniej trenował, nie? A Adix mówi, że nie, ale pewnie trochę ściemia, nie wiem. Muszę to zbadać i zobaczę, bo jeżeli na Pawla jest kurs prawie 4, no to kurczę. Warto zaryzykować. To wszystko ode mnie. Wielkie dzięki. Miło było pogadać. Masz jodę z tyłu, czy to jakiś... Tak, jodę. To niechaj moc będzie z tobą.